Pewnie obczajacie taką sytuację, kiedy nagle sobie siedzicie wygodnie, zajmujecie się swoimi sprawami, aż tu nagle siup, dziup, błom! I z góry spada krowa. Prost na wasze ciało. Sprawiając, że to ciało jest już tylko zwykłym truchłem. Zlecenie, łaciate kłopoty. Zbadaj truchło krowy i ciało robola. Zawodzie Wiedźmina nie ma miejsca na nudę. Kiedy ma już dość kuroliszków, strzyk czy nekerów, zawsze może liczyć na coś nietypowego. Na przykład na krowę, która spadła z nieba prosto na jednego z pracowników kamieniołomu. Oto zlecenie, które wyrwie Wiedźmina z okowów rutyny, z okowów nudy swojej pracowniczej. Także, moi drodzy, udajemy się. Czemu nie mam tych home? I działa wszystko. Chodź tu, mój kuniu. Gdzie gdzieś opierdzielasz, jak zwykle. Chodź tu, koniku, ze schodów. Jak tam się zespełniłaś, płotka, w ogóle? Tu! Tu cię widzę, tu! Na dół! Do nogi, powiedziałam! Koń do nogi! Tu! Nie kot do nogi. Ja wiem, że koty lubią do nogi przychodzić, jak tylko to pies jest, to tym bardziej. No, grzeczny konik. To ja rozumiem. 60 stóp. A i tak muszę się wspinać, tak? Dobra, koń mi się tak nie przyda. Niepotrzebnie męczyłam tego konia. A wieczorem chodź do dzwonów. Tam już mnie czekają. Tam już mnie czekają. Go do góry, go do góry, moje. W sumie jak już tam będę szła, to mogłabym nie spadać tam, jak ten, jak krowa. Już się zleciało. Oby nie zatarły ślady. Chciałam zobaczyć, jak bije mój miecz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Już jest pełni naładowany. O, tyle jeszcze. Zaraz cię ardem potraktuję, to wszystkie te twoje piękne rzeczy, co masz na pleckach, to ci zaraz wszystko się usunie. No kurde, dobra, idę po ard, bo to chyba ciężko będzie. No nie się ładuje. No nie trafiło w niego? No jaja sobie robicie chyba. Nie trafiłam w niego ardem. No czemu go... To się gówno leczy. Jadę. W ogóle mnie odbija od niego. Ej, what the fuck? Akcja usuwa kolce. Aaaa, no tak. Dawno nie walczyłam. Wiecie co? Bo ja ostatnio tylko archespory. Nic więcej. To człowiek już się zdążył znudzić tymi archesporami. Się zaraz źle skończy. I znowu się, dobra, jednego muszę złapać. Jednego na ofiarę. I co, paskudo? O! Ładnie naładowany miecz. Faktycznie zadaj same krytyczne. Nice. Ten miecz taki nie jest głupi, tylko 10 hitów to trochę dużo trzeba zadać, wiecie. Mokre od łez. Czy zmieniłam nutę? Zmieniłam. Znowu. Ja tam biłam na całego, nawet z kolcami akcji do przodu, Bart. Nard właśnie ma udawał. Przyjrzyjmy się.
pięknej krowie, łaciatej pięknej krowie, która sprawiła, że z tego gościa aż wy... Nie, to są bebechy krowy. To po upadku krowa tak wylała z siebie wszelkiego rodzaju flaki, to na co ona upadła? Ja nic nie chcę mówić, ale spójrzcie, w którym miejscu ona upadła. To są jego plecy, okej, cofam temat. Nie ma tematu. To musi być ten Emilien, o którym mówili robotnicy. Pechowiec. No dobra, od czego by tu zacząć? Od czego by tu zacząć? Może... No to krowa jest nie tylko pokąsana, pokuta i poszarpana. Biedna. Głębokie rany od pazurów. Rozstaw szponów sugeruje drakonida. Pewnie wiwernę. Ale to nie one spowodowały śmierć. Go. Rozpruty brzuch. Nie tak dużo krwi. Więc stało się to już po śmierci, kiedy serce już nie pracowało. Ślady zębów. Ale niedużych. To na pewno te trupojady. Szybko wyczuły żer. Rany na ciele robotnika. Zmiażdżony przez duży ciężar. Pęknięta podstawa czaszki. Nieciekawie. Świeże ślady zębów. To te trupojady, ale dobrały się do niego już po śmierci. Ładna grafika, nie? Z jego ciała więcej się nie dowiem. Część tkanek jest zmiażdżona. Najwyraźniej spadła z dużej wysokości. No i teraz nasz Geralt, jako Sherlock, ustali, jaka była przyczyna wypadku. Wszystko jasne. Krowę zabił upadek z wysokości. Potem jak upuścił ją jakiś drakonid. Zapewne młody osobnik, który niósł krowę do gniazda, ale okazała się za ciężka. Pech chciał, że akurat na Emiliena. No to teraz jeszcze ten dźwig. Dobra, idziemy do dźwigu. Zbadajcie się na uszkodzenie dźwigu, używając ziemskich zmysłów. Jeszcze wyżej. Wyżej. O, i tutaj. Wiecie, jak może skończę trójkę, to może wezmę się za dwójkę. Dwójki nigdy nie przeszłam, bo jakoś nigdy jej nie czułam. Krew. Drakonid musiał się tu poważnie zranić. Pewnie próbował wyrównać lot po upuszczeniu tej krowy i się skaleczył. Dobrze. Łatwo będzie go wytropić. Do you smell it? Ślady krwi drakonida. Ledwie wyraźne. Jestem na dobrym tropie. It smells like a teen spirit. Or like a shit. To są inaczej nuty. Zaczął silniej krwawić. Rana była poważniejsza niż przypuszczałem. A Wiedźmina jedynkę przeszłam prawie całego. Bardzo mi się podobał. Bardzo lubiłam tę grę. Naprawdę. Wyśmienity był. W moim odczuciu. Śmierdzi zacierem. Najwyraźniej drakonid zaatakował lokalną wibrownię. Mieczyk mi się świeci. Ojojojo, nie w tę stronę! Patrzcie, jak mi się fajnie świeci mieczyk, a dopóki go, jak go wyjmę, to będzie dalej naświecony. Oświecony. Jakie piękne niebo! Jutro będzie wiecznie.
No i przestał być naładowany. Mogę zrobić odskok, ale nie ogarnę. Nie wiem, jakoś za łatwo jest. Ja to muszę chyba zacząć grać w Dark Souls z powrotem, bo... Wy wiecie, to sami wiecie. W ogóle Seto sprzedał mi bardzo zajebiaszczy pomysł na Abe's Watches, tak swoją drogą. Wylądował na dachu tej bimbrowni. Narobił sporego bałaganu, a potem ruszył dalej. Wiedźmin nigdy ma ten niepowtarzalny klimat, którego brakuje w nowych produkcjach. Uwielbiam tam wracać, szczególnie na bagna. Pamiętam, jak przechodziłam, że na bagnach było mi bardzo trudno. Zwłaszcza w nocy. I teraz przez kilka następnych dni będzie mi grać wilcza zamieć w głowie. Wybacz mi. Hi there. Hello. Mogę wysłać zdjęcie mojego psa? Czekaj, przeczytam, za co jesteś stajmautowany. Ojejku, jejku, psiaczka, chcesz się z psiaczkiem, chcesz się podzielić. Dlaczego chcesz się podzielić swoim psem? Co zrobił fajnego? Ojojoj, jaki słodziaczek. Patrz, ja za ciebie się podzielę. To jest piesek Mugmana. To jest mini piesek. Bo to jest przytulanka. Najwyraźniej był zbyt wyczerpany, by dalej lecieć. A wtedy powiedziałem ministrowi Tremblayowi, że w mojej ocenie Dolina Sans Retour z jej winami jest przereklamowana. SS, odkąd trafiło do produkcji masowej, powinno się przemianować na Tate, bo czasy chwały ma zdecydowanie za sobą. O! On mi na to, że mam rację i że on zawsze wyżej cenił Côte de Blazer. Przyznał się też skrycie, że po prawdzie woli właśnie to wino od Sangriel, które jaśnie oświeconej, które jaśnie oświecona czasem serwuje najbliższym zaufanym. A ja, jak głupi, podchwyciłem temat, przyznając, że za każdym razem, gdy mam je testować, muszę później szklaneczkę żytniej wyżłopać, żeby owego paskudnego smaku się z ust pozbyć. No co? Pijany byłem? Tak? No i wychodzi na to, że przeceniłem swoją pozycję na dworze, bo wystarczyło jedno słowo Tremblaya na ucho księżnej i w trymiga znalazłem się na ulicy. A na miejsce książęcego kipera wrócił Benoit, niegdyś ośmieszony słynny skandalem z baranówkami Nige i Quelin. Co miałem zrobić? Rzuciłem się na produkcję i konsumpcję bimbru, bo to zawsze była moja pasja. Aż to życie jest przewrotne. Can you read my name? Tell me for what? Zaraza. Nadjedzone ciało. Ślady po ogniu? To nie wiwerna. To musiał być oszlusk. Tylko one zieją ogniem. Będzie ziało ogniem. Będzie gorąco, moi drodzy. Będzie gorąco. Zaraza. Nadjedzone ciało. Ślady po ogniu? To nie wiwerna. To musiał być oszlusk. Tylko one zieją ogniem. Dopiero zobaczyłem, że brakuje tylko dwóch subpointów. Subować, subować, subować! I właśnie, bo wiecie, że za dwa subpointy rozdajemy Wiedźmina Trójkę wraz z podstawką. Znaczy, podstawkę wraz z dodatkiem. Jakimś jednym. Nie wiem, który Kuba wybrał, ale jeden dodatek będzie. Tu wylądował drugi drakonit, większy. Odczekał, aż ten mniejszy wydobrzeje i poleciały razem. Łatwo będzie je tropić. Ten mniejszy nadal krwawił. Cześć, Demi, dobry wieczór. Cześć i czołkiem. Dobra, idziemy po stwora. Po dwa stwory. Będą dwa. Podążaj za śladami. Szukam krwi. O, mam. Skoro leciały we dwójkę, to pewnie wracają do gniazda. Tutaj trop się urywa, ale idę o zakład, że tam na górze mają gniazdo. Kurde, Geralt, ale ty jesteś bystry. Powiem ci, stary, ty to jednak wiesz.
zrobimy sobie jaśniej, aby było widać, w co celujemy. I odświeżymy sobie od razu eliksiry. A więc to mama ci pomogła. Nie da się wycelować. Bilcz. Tak, bo za łatwo, nie? Na pięści będę się bić. Nie działa. Chyba się pali. O nie, ten przycisk. Chciałam zrobić unik. Ogólnie jak... No nie wiem, jakby się szaleju najadła ta samica. Gdyby nie szał macicy. What, mami? What, mami? Ulala. Ty mogłam użyć... No, uda ci się to. To muszą być ruiny fortu, o którym wspominał Zdrawko. Warto się to dowiedzieć. No, teraz synek oszust rusza na pokój. Chodź, mamusio. 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 Powinny się razem podpalać. Co za petarda poszła? O nie, 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 nie! Jak to się stało? Nie, nie, znowu zbagatelizowałam przeciwnika. Wracając do Wiedźmina 2, miałam niedosyt twojego przejścia, za krótka fał... Był prawie martwy! A więc to mama ci pomogła. What the fuck? Czekłem, to trzeba używać. Tyle wam powiem. Sztumendo jedna. Chodź tu. Come to papi. Tu papi? To daddy. Chyba się mówi come to daddy. Chodź tu. Ładna ziemia. Oho, teraz synek oszlusk rusza na pomoc. Opak, 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 to sam problem. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Dobra, spitalam stąd. To muszą być ruiny fortu, które wspominał Zdrawko. Warto się tu rozejrzeć. Dobra, wracam. Mokre od łez. Kurde! Szalone te stworzenia, co oplują kulami. Raz. Uciekaj, Kasia, uciekaj! Uciekaj, Kasia! Jednak chyba padłusz. Rozpociły mi się palce. W ogóle się nie opłaca młynka na niektórych potworach robić. Milcz. Tak jak im dwa razy prawa, analog, no, następny, będziesz sterowana stwora. Ja nie lubię być sterowana stwora. Pozostałe jaja nie zdążyły się wykluć.
Trzeba spalić całe to gniazdo. Nie przypadam. Taka sprawna. Dlaczego? Bo to ogranicza moje możliwości. Bo cały czas mnie nakieruje na jednego wroga, a ja lubię po nich, wiesz, raz jednego, raz drugiego, raz jednego, raz drugiego. I mi się nie chce co chwilę tego zmieniać. Jest mi tak wygodniej, tak się nauczyłam, jest mi tak dobrze. Jedna jajeczka. To załatwi sprawę. Mokre od łez. La, 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 la. Tędy trzeba się... Czy ja się zabiję, jak tędy pójdę? To jest wejście. Tutaj? Nie, czekajcie. Tutaj. Nie, tutaj. Myślałam, że tutaj. A to fakt, myślałam naprawdę, że tutaj. Może tą ścieżką trzeba iść tędy. Tu w prawo, o, tędy, tędy. Co to? Jakieś grzybki. Nie, no naprawdę myślałam, że to tu wejście. Wejście jest indziej. Pokaż umiejętności. Zaraz mogę pokazać. Ej, chcę tam wejść, tylko nie wiem, gdzie jest wejść. Znaczy, widzę to wejście, ale jakoś nie mogę tam działać nic. Barwnik do zbroi. Raport kapitana Augustusa. Wezwany przeze mnie Wiedźmin przybył do Usar 12 września. Sprawiał dobre wrażenie. Spodziewałam się zimnego zabójcy, a rozmawiałam z kimś, kogo łatwo mógłbym wziąć za zwykłego człowieka. Gdyby nie jego rozległa wiedza na temat zwyczajów potworów, dwa miecze na plecach i medalion z głową gryfa na piersi. Jerom, bo tak miał na imię, zadawał wiele pytań na temat bestii widzianej przy zamku Mondkran. Na podstawie moich odpowiedzi zidentyfikował stworzenie jako jako leszego. Podczas naszej kolejnej rozmowy Wiedźmin wyraził zdziwienie, że zaoferowano mu wysoką zapłatę i to z góry, zanim jeszcze stawił się w Tucson. Polubiłam tego człowieka i chciałem być wobec niego uczciwy. Wbrew złożonym wcześniej obietnicy wyznałem, że wynagrodzenie w całości pochodzi od Imć Morrow, czarodzieja, który tą darowizną postanowił odwdzięczyć się naszej społeczności za ciepłe przyjęcie. Gdy Jerome usłyszał imię czarodzieja, najpierw zbladł, a potem wpadł we wściekłość, krzycząc, cytuję, już ja się rozmówię z tym starym skurpi! Bucem. Po czym pobiegł do stajni, wsiadł na swojego ogiera i odjechał, zostawiając część swoich rzeczy. Widziano go na drodze do Mondkran, ale potem przepadł jak kamień w wodę. Mistrz Morrow twierdzi, że Wiedźmin nigdy do niego nie dotarł. Ile w tym prawdy? Ciekawe, co zdarzyło się w Mondkran. Mondkran to się tak nazywa. Chciałam jeszcze wejść... Ej, gdzie jest wejść do tej? Ja chcę tam strasznie wejść. Dobranoc. Jak mam tam wejść? Chcę wejść tam do tej jaskini, jak tu już jestem. Mokre od was. Na, na, na. Rzecznika. Jak mam tam wejść? No tu pokazuje, że niżej. W ogóle, że to jest niżej. Ale ja idę, patrzę niżej i tam nic nie ma. Wejście pokazuje jakoś tutaj. Co to kumacie? Mam tam gdzieś jakoś spaść. What the hell? To nade mną, to na pewno, to obczaiłam. O, mam. Quen. F5. I wbijamy do jaskini, moi drodzy. I wbijamy. To tam jest w środku. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Miejsce mocy. Weźmy to. Zyskałeś jeden punkt umiejętności. I like it,
Come on, come on. I like it, like it. 400 stówek. Czy się zabije? Czy ja zapisałam grę? Tak wiele pytań, tak niewiele odpowiedzi, moi drodzy. Such a loser. Cała Kasia. To jest cała Kasia. Dobrze, medalion drży. To miejsce mocy. Baseball. Nice. Tak. No niestety, ja gdybym miała robić questa, znaczy challenge pod tytułem Zero Śmierci, to myślę, że bym nie dała rady. To jest niemożliwe. Ja zbyt szybko tracę ten koncentrację. To raz, dwa, że śmierci takie... jak to ująć? Jak to się nazywało, takie śmierci? Przez otoczenie zadane. Że śmierć przez otoczenie. Hej! Co ta płotka? Nogi się połamały! Kopyta jej powyginało w drugą stronę. Też gram wiejskie, ale dopiero do barona dotarłam. No to ja już jestem hen daleko. Hen daleko. Na 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 na. Tędy po nagrodę za krowy spadające z nieba. Za krowy spadające z nieba. To mi spoilujesz, nie mogę oglądać. To zachęcam do opuszczenia kanału, skoro będziesz sam ogrywał i nie chcesz spoilować. Płotka nieba, jak zajedzie dalej. Czy ja się zabiję? Nie! Okej, okay, ledwo. Prawie się w tym kamieniołomie też pogruchotałabym sobie kości, widzicie? Człowiek chce na skróty, a tu skróty równają się śmierć. Gęsto. O, quest spotko będzie? I co? Wiecie już, jak to z tą krową było? Wiemy. Mhm. Tak, możecie wracać do pracy. To nie była żadna plaga spadających krów. No, od początku mówiłem. Bo fantazja... Kamień z serca. No to mówcie, mówcie. O co się właściwie rozchodziło? O fantazję, dziadu. Młody oszlusk, przelatując nad kamieniołomem, upuścił zdobycz. Niósł ją do gniazda dla swojej matki i rodzeństwa. Spaliłem też ich jaja, więc raczej już o nich nie usłyszycie. Dziękuję ci, mój. Chwali się przezorność. Ale tak jak mówiłem, więcej wam nie zapłacę, bo nie ma. A gdybym od niego macie więcej wzięła, mnie wzięła, to bym nie zapłacił więcej? Mistrzu. Powiedzcie mi, czy komuś z was zdarzyło się przejść tego questa, zażądać od niego mniej pieniędzy, a on wtedy dał wam jeszcze premię, skoro tak o tej premii pieprzy, to czy kwota ogólna z premią byłaby wyższa? Sprawa się wyjaśniła, tak? Żadni bogowie nie zesłali na nas plagi. To był po prostu smok. Ale już go nie ma. Wdowie po Emilienie wypłacimy odszkodowanie i już. To na co jeszcze czekacie? Raz, roboty. Lenie. A mnie się wydaje, że tu się dalej jakieś podejrzane rzeczy dzieją. A co się stało z budowniczymi, co pomnik składają? 3 dni temu mieli do nas dotrzeć i jakoś ich wardajso dalej nie widać. Pewnie ich też coś zgniotło. Albo ze szczętem zeżarło. Ja mu to chyba mózg zgniotłem. Szarańcza, jak w Zerikanii. Co wy mi tu znowu za brednie opowiadacie? Pisał architekt, że mają duży transport marmuru z Metiny na brodę proroka i że się spóźnią tydzień. Więc przestańcie pierdolić, tylko do roboty. Tylko do roboty, no. To ja odprowadzę was, mistrzu. Po prawdzie to skłamałem, żeby mi tu znów nie panikowali, ale gdzieś ci robotnicy faktycznie przepadli. Zajdźcie do mnie później, to wam wyłuszczę szczegóły. Nie daję on żadnej premii, bo ja nigdy nie negocjuję. Błąd. Negocjacje są czymś takim bardziej użytecznym. Znaczy umiejętność negocjacji jest jednym, z czymś... z... bardzo użytecznym w życiu, tak mi się wydaje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi.
A wieczorem hops do dzwonów. Tam już mnie czekają. Wciąż chodzimy. Stary mocności. To bym tacie czasami śpiewam. Ja. Jak była godzina 15, a mój tato sobie szedł na dżemkę. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. A wieczorem hops do dzwonów. Tam już mnie czekają. My na palce wciąż chodzimy. Stary niedźwiedź mocno. A wieczorem hops do dzwonów. Tam... No jak, mistrzu? Poszukacie tych zaginionych robotników? Dobra, znajdę. Sierce robi się. W jakim sensie? Ano, przepadli, razem z zaopatrzeniem. Złożyłem nowe zamówienia i kilkanaście wozów dotarło na miejsce budowy, a pięć zaginęło po drodze. Narzędzia, prowiant, budulec, no i przede wszystkim specjaliści. Co gorsza, był tam też nasz główny architekt. Pisałem do niego, że kamieniołom działa i żeby wysłał nowe plany, a na to majster, że architekt przecież jest u nas, w Ardaiso. A to znaczy, że... Też przepadł. Rozumiem. Zajmę się tym. Mistrzu, nie wiem jak dziękować. Tylko błagam, śpieszcie się, bo bez tych pięciu wozów nie skończymy budowy. Śladami świętego Lebiody. Na świętego Lebiodę! Na twojej mapie znaczono miejsce, w którym utknęły transporty z materiałami potrzebnymi do ukończenia posągu świętego Lebiody lub inżynierowie odpowiedzialni za budowę. Udziel im pomocy i obserwuj, jak dzięki tobie wznosi się jeden z cudów świata. Co jest najbliżej? Może tak, najpierw stąd się wydostańmy. To jest pierwsze nasze założenie, trzeba stąd się wydostać. Wiedźmin, nie wiedźmin, zapierdolę. Jak każdy szlachetny pan. Te kurwa beczki się nie obijają. Pić! Ej, kolego! Dajcie mi pić. Nerwowa robota, co? Tak ci łeb posiwiał. Ale mi się zrać chce. Kiedy tak śpiewałam, to tato się tak uśmiechał, miał jeszcze wąsy i tak podwijał z wąsa i tak mnie wtedy głaskał. Kochana Kasia. No, wtedy byłam kochana. Pik. Chodź, chodź na konia. Na konika, raz. Mapka. To jest najbliżej. Oh my god, jak to daleko. Na Boga! Weź z konia. Koniu, ty odpoczywasz. Tyle ci powiem. O my? Ta na najwyższym skalowaniu, tak. Znaczy tutaj jest najwyższe skalowanie poziomów. Tak mam ustawione. Co ten kubiec ma? Co masz? Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci czego? Kart do gwinta. Boże, nie gadałam. Pokaż, proszę, co? Gadałam z nim, nic nie ma ciekawego. Przechadza się tak po kraju i tyle. Dzięki, bywaj. Szczęścia na szlaku! Chciałam konia. O! Nie, ciebie wybaczcie. Nie będę dosiadać. To nie mój koń, a mój koń jest tutaj. Dziwny kraj, to całe tu są. To prawda, za każdym to razem, chyda, kiedy takie tu mam jestem, mam wrażenie, te... wchodzę do świata bajek. Najzabawniejsze jest to, że oni tutaj wierzą. Nie robić zbiegowiska! Nie robić zbiegowiska! Szczerze, tu co drugiemu, tylko wino i panie. Tylko tutaj. Tak mi się wydaje. Odwiedź plac budowy. Aha, czyli ponapijali się i zostali. Jest i wóz. No i co wy? Nawalenie. Obudź się. Biały wilk, nasz salwator. No nawalili się równo. Dawaj! Wilko z rana jak śmietana. Hej, wstawaj. Co? Do roboty, leniu. Rusz się.
Ale tego nie, dlaczego robotnicy piją w pracy? Ja tego nie potrafię pojąć. Czemu robotnicy piją w pracy? Powiedzcie mi. Będzie żygo. Dobrze, że z tego szczegółów nie ma. Ale jesteś, Kasia, a co ja muszę kupić? Suba, żebyś trochę odłożyła? No bo cały czas mi nie jest po drodze. Do mojej chawirki. Normalnie, no. Musi im ręce trzęsą. No ale to, ale dlaczego tak robią? Nie potrafię tego pojąć. Dobry wieczór. Wstawaj. Obudź pijanych robotników, jeszcze jeden. Zgon. Obudź się. Muszę zebrać do kupy. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. Witam. Zostaw mnie w spokoju, Wiedźminie. A co ona do mnie chce? Tego zaraz Arden. No obudził się, no. Panty pozbieram. Jeszcze z jakiś jeden? Jeszcze pominam jakiegoś śpiocha? Żeby nie czuć, że pracują. No nie wiem. No ale takie dziwne to wytłumaczenie dla mnie. Wyżygał się. Owe. Znaczy, ludzie pod wpływem alkoholu mnie brzydzą. Tak, tacy narąbani totalnie w trupa. Tak, to mnie trochę brzydzą. O, jest jeszcze jeden. Ten chyba zmartwy. Nie, on jest upijany. A się schował? No wstawaj! Święty Lebioda mi cię zesłał. Muszę wóz szybko naprawić, bo na budowie na mnie czekają. Bywaj. Czasu mojego dziadka to do roboty było wskazane przyjść z prowiantem. Tak, róbcie. Propsuję to. Ale pięknie. A te bestie to najlepszy będzie wiedźmin. Lecz, a mnie tu przeniosło, przepraszam bardzo. A daleko tam mam do następnego miejsca? Ale ja nie byłam tutaj, tylko tutaj. Czemu mnie przeniosło na most? Jakiej paki mnie na most przeniosło? Nie podoba mi się to. Lubię ten widoczek. Tu są jest piękne, aż się marzy o lacie. Aż lato wam przysłania wszystko. Chcielibyście, żeby było już lato, nie? Wiecie, kiedy ja ostatnio byłam na urlopie? O, nawet nie pamiętam kiedy. Dawno, dawno temu. Nieprawda. Jeszcze w zeszłym życiu. To tak to ujmę. Nie wiem, czemu ten koń się buntuje, ale ładne słoneczniki. Tutaj były już jakieś skarby, ja tu byłam. To już zwiedziłam, widzę. Na przełaj. To pięknie tu jest. Szlak! Kości, panie! Oh my god, to mnie zabił prawie! Nawet z konia nie zlazłam. Że jestem na hita. Od zdupczonego. Za wolny jesteś, siwy! Zresztą ty mnie gonisz, leszczu. Boisz się, mój dziad! Dźwięki lubię. Zbierasz się jak jeż na jebanie. Tak się zbiera jeż na... Nigdy nie widziałam. Słyszę, że odsłania kolce, czy co? To cię kolega tak potraktował. Wiedźmin, nie wiedźmin, zapierdolę. Wiedźmin, nie wiedźmin. No normalnie najeżdża się i rwie. Dzięki wam, mości panie. To wyście ten słynny wiedźmin, prawda? Zgadza się. Oporządzę tylko wóz i jadę pod pomnik. Tam już na mnie czekają. Weź oporządź mi konia jeszcze. Proszę. So sweet.
Drunk evening. Chociaż tak w pojedynkę pić alko to tak bez przyjemności, mam wrażenie. I co, ciebie znowu dzwonią? Właśnie, bo chciałam trupy pozbierać. Na jakim poziomie, Kasia, grasz trudności? Na najwyższym? Ze skalowaniem potworów. Znaczy tych poziomów, to się nazywa skalowanie poziomu. Masz napisane tytuł zresztą. Czy ty korzystasz z apki Twitcha na telefonie? Dobra, niedaleko jest jeszcze jedna miejscówka. Chodź, koniku. No chodź. Będziemy mknąć przy świetle księżyca w tę stronę. Odwiedź plac budowy. Gdziekolwiek on jest. Może przed ostatnim odwiedzę ten plac budowy. To by było takie rozsądne, mam wrażenie. La 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 la. No koniku, nie buntuj się, no nic tu się nie dzieje, nie masz się czego bać. Jest po prostu ciemno. Już ciemno. Wiem. To jest jakiś most. Udziel pomocy wszystkim. Ładny posąg. A, to już odwiedziłam. Zaliczone, dobra. Tak, gdzie ten posąg? Tak chciałabym go też zobaczyć. Dobra, zrobię jasno, bo nic nie widać. Przepiękna oprawa. Jest, aż chce się grać całą noc. No to wyróżnia właśnie Wiedźmina, że jest przepiękny. Chciałem zobaczyć. Rzeźnik z Blaviken? Tak jest. Wezwany na ratunek tu są. A wieczorem Hobbs do dzwonu. Tam już mnie czekają. Tam już mnie czekają. Lebioda, pokażcie mi. Nic tu nie widać. Chciałam popatrzeć i mam iść daleko. Zidu, kiedy jest się takie straszydło. I na drugą stronę, bo tu nic nie widać bliska. Wiecie? To nic nie widać stąd. Trzeba iść na górkę, zobaczyć. Co bardziej fika, ten w lochu szybko znika! Czy to jest Jezus ze Świebodzina? No właśnie chcę to sprawdzić. Czy nasz Jezus jest lepszy, Świebodziński? I co, tu też nic nie widać. Znaczy, no nieskończone jest, bo nie wiadomo, gdzie jest przód, gdzie jest tył, tylko widać tkaninę jakąś chyba. Tunikę taką. Nie macie tego wrażenia? Chciałam zobaczyć cały ten... tak widać troszeczkę dupa. Ale tak tu, dupka. Nic nie widać, wszystko zakryte. Także chciałam wam zaprezentować, moi drodzy, chciałam wam zaprezentować piękny, przepiękny, przepiękną rzeźbę lebiody. Ale to jest jakaś padaka. Bo nic nie widać. Nic nie jest zrobione, tylko tkanina, nic więcej. To nawet się nie namachali tymi motkami jakoś specjalnie. Zrobili bryłę i nawet nie ma tam większego kształtu tak naprawdę. Także, moi drodzy, chciałam wam bardzo, bardzo, ale to bardzo podziękować za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zaprosić was na następny. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, oczywiście subskrypcji kanału. Tutaj macie odesłanie. I oczywiście zostaje na sam koniec wam informacja o dzwoneczku i wpadaniu na Twitcha, twitch.tv/yourqueen/3e. Dobranoc.